zaczyna się właśnie nasza wycieczka górska. Pierwszy etap to jest magia. Trzeba zmieścić to tu. Trzymajcie kciuki. Myślę, że damy radę. Udało się spakować, nawet więcej niż było tutaj pokazane. Trochę się dopchaliśmy. Tak jest całkiem nieźle napakowany. Teraz sprawdzimy, ile będziemy razem dźwigać. 585. Najpierw lżejszy, mniejszy. Ile tu będę nosić? Mamy 6,5 kilo. O matko, jak ja z tym zlezę. To jest 6,5 kilo. Tu jest 6,5, to ja nie wiem, ile ty masz. Pokaż się tyłem. Bierzemy. O, waga pęka. Prawie 20 kilo. No to trochę więcej ode mnie. 19 kg. To co, zamieniamy się? Nie. Dobra. Zobaczymy. Zbieramy się na pociąg. No to jedziemy na PKP. Trzeba trochę pojechać samochodem kawałek. Przed nami prawie 13 godzin podróży. Trzymajcie za nas kciuki, żeby się udało. No. Trochę się rozpadało w ogóle, ale no tam gdzie jedziemy ma nie padać, więc zobaczymy. Jesteśmy już na PKP. Lecimy, 15 godzin trasy nas czeka, także spakowani jesteśmy. Ja mam około 7 kilo, Maciek ma mnóstwo, 20 gdzieś. Ale zobaczymy. Ruszamy. No, jesteśmy już w Krakowie. Dojechaliśmy jedynie z 45-minutowym opóźnieniem, więc nie zdążyliśmy na przesiadkę. Mamy teraz ponad godzinę czekania, więc się tutaj rozejrzymy. Widać, jest dworzec ładny, coś co znajdziemy do jedzenia. Oczywiście była walka o miejsce w pociągu. Na szczęście nie dla nas, ale jakaś kobieta przyszła z wykupioną miejscówką na już zajęte miejsce. Kierownik pociągu powiedział, to sobie pani zajmie dowolne, wolne miejsce, więc pani w wieku 70 lat z walizką większą niż ona sama musiała chodzić sobie po pociągu i szukać miejsca, a potem się dziwią, że ludzie nie chcą pociągami jeździć. No dobra, mamy czas, idziemy coś zjeść. No i dojechaliśmy, jesteśmy w Zakopanem. Zajęło nam to od wyjścia z domu do wyjścia z autobusu nieco ponad 17 godzin, więc bardzo fajna przejażdżka. Trochę pospaliśmy, ale i tak się czujemy zmęczeni. Już kupiliśmy do ojca swój kąpielowy, bo będziemy potem na termisz do jacuzzi. A zaraz lecimy na Krupówki, zjemy coś na obiad i jedziemy już spać, bo trzeba się na to wyspać, a no wstajemy i lecimy tam, gdzieś w te góry. Będzie zabawa. Jutro ma być lepsza pogoda, no teraz jest zachmurzenie, deszcz, ale od jutra mają być huragany i to wszystko rozgrać, więc będzie zajebiście. Nie mamy otwieracza, butem się nie chce, żeby wiecie, gdzieś się prysnęło czy coś. Najlepsza zapalniczka, lekko mi się tu przypala. A już lekko wychodzi, także zaraz to będzie. Zaraz będzie magia. Nie, no to trochę potrwa, musi się cały tutaj ten podgrzeć. Ale jak pierwszy raz to widziałem, to nie wierzyłem w takie akcje. A winko zakopiańskie, wytrawne. Zobaczymy. Śliwka jakaś. Tutejsza. Generalnie doszliśmy. W deszczu wielkim. Trzeba trochę się osuszyć. Zrelaksować. I zaraz spać. Tak, jesteśmy bardzo najedzeni, także tylko ogarnąć się, umyć i... Oj, Lulu, na 8 jednak mamy śniadanie, szkoda, że nie na 6, bo tak planowaliśmy sobie tak wstać o 5, o 6 śniadanko, 6.30 już wiecie, na szlak. Bo mamy jutro 6 godzin 15 minut chodzenia. No to mała, no i tak gdzieś 10 godzin wyjdzie, wyruszymy o 8, o 17, kto wie, tutaj wrócimy. Ale to nic, o to chodziło, jedziemy, jesteśmy w końcu w górach. Jutro dla niej będzie nasz giełd.
Ja jeszcze nigdy na Giełont chyba sama nie weszłam. Nie, jutro nie jest Giełont. No mówię ci, że chyba tak. Zaraz zrobimy przegląd jutrzejszego dnia. Jak tylko wino wyskoczy. A niestety okazało się, że jest to obiekt bez obsługi. Wszystko było na kod. Nikt nas tu nie przywitał, tylko przez telefon, więc nie było kogo poprosić. Otwieracz, kurkociąg. No ale to są też zalety. Po co ktoś cały czas ma siedzieć, jak wystarczy, wiesz? Nie, no pewnie mi to nie przeszkadza. Ty wiesz dobrze, że ja samoobsługowe wszystko lubię. Tylko, że kuchnia nie ma... Jak najmniej kontaktu z ludźmi. Macie nie... tak ma, ja nie. Kuchnia nie była wyposażona w otwieracz. Powoli, nie, niżej się ten. Idzie. Tak też można. No więc jeżeli chodzi o jutro, mamy 16 km trasę. Najwyższy szczyt to będzie Małołączniak, 2096 metrów. Zaczynamy naszą jutrzejszą trasę zielonym szlakiem, Cudakowa Polana. Potem będzie Chuda Przełączka. Jutro będzie dużo różnych szczytów, bo będziemy szli tak naprawdę całym tym czerwonym szlakiem na szczytach, czyli będzie Upłaziński Wierszyk, 1203 metry, potem będzie Piec, 1472, potem Chuda Przełączka, 1850, potem Twarda Kopa, 2026 metrów, potem Szerokie Siodło, potem Ciemniak, 2096 metrów, potem będzie Mułowa Przełęcz, 2067 metrów, potem Krasanica, 2122, czyli tak naprawdę to będzie najwyższy punkt, ale zobaczymy, czy pójdziemy na szczyt, prawdopodobnie tylko go obejdziemy dookoła. Potem Litwolowe Siodło, 2037 metrów i Małołączniak, 2096 metrów. I dalej będziemy już schodzić. Tycha Dolina, Mało. Tam generalnie będziemy też przeprowadzać się z czeską stroną. Małołączniak, 2096 metrów. Potem Kondracka Kopa, czeską, nie, słowacką, nie? Stronę. Małolutniackie Siodło, Kondratowa Kopa, Kondracka Przełęcz i potem już schodzimy. Czyli jest no, dużo atrakcji, a nie tak dużo kilometrów, bo 16. Zobaczymy, jak nam się uda. Tak jak Dota mówiła, wystartujemy pewnie 8:30 po śniadaniu. Już będziemy wcześniej gotowi. Powinno nam to zająć nie więcej niż 10 godzin. Czyli do tej 18 powinniśmy być na miejscu. No to oczywiście jest liczone razem tam z kilometr, dwa już w mieście, te 16 km na dojście do następnego noclegu, więc po samych górach będzie to jakieś 14 pewnie kilometrów. Chyba damy radę, co? No tak, jak myślisz? Na razie się suszymy, bo nas nieźle dzisiaj zlało, ale jutro ma być już ładna pogoda. Miejmy nadzieję, że nie będzie mgły z poranka, żeby było fajnie tej doliny być. Jeszcze zdrówka. No to my już na szlaku po śniadaniu, bardzo obfitym, fajnie się przenocowaliśmy. Teraz jesteśmy na początku, Dolina Kościerska. Lecimy zielonym szlakiem i potem odbijamy na czerwony, na Chuda Przełączka, pierwszy szczyt, Upłaziński Wierszyk. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Pogoda jest fajna, nie ma może słońca, ale nie ma też mgły żadnej, a zapowiadaje, że będą, więc cieszymy się, że jest ładna widoczność. Szczyty już widzieliśmy, na które idziemy, więc wygląda to poważnie. Lecimy.
To, że właśnie tam będziemy jutro, albo raczej bym powiedziała Maciek tam jutro będzie, nie ja, nie Dorotka. No a teraz idziemy sobie doliną, nie, z doliny zeszliśmy, teraz idziemy na jakiegoś ciemniaka. O, tak jak oni, zaraz w prawo skręcamy na czerwony szlak. Bardzo ładne widoki póki co. Jestem czerwona? Trochę czerwona. Już się robi płasko. No i już za nami odcinek taki bardziej kondycyjny. Słońce się na szczęście pojawia, więc można ściągnąć kurtkę. Już gdzieś to słyszałam. I teraz idziemy tak w miarę już po płaskim. Będzie lżej. No już prawie na pierwszym szczycie. Tu mamy fajne urządzenie Garmin za dobrodziejstwem mojego brata pożyczone. Według tego tu widzimy, że mijamy obok szczyt Czerwony Gronik, 1295 metrów, ten tutaj. Więc my jesteśmy na prawie podobnej wysokości, zaraz idziemy na ten nasz. Dobra, to teraz, póki mamy w miarę prostą trasę, spróbujemy pokorzystać z tego. A może lepiej zatrzymajmy się. Póki mamy ładną trasę, spróbujemy włączyć jakąś nawigację na tym Garminie. Trochę nam to odblaskuje. Na żywo widać lepiej, więc to rozjaśnię. O. Zaznacz punkt. Nie, to nie to. Wycofaj się. Ja bym chciał na mapie znaleźć następny punkt. My idziemy na mały łącznik, idziemy, ale chciałem jeszcze mieć piec po drodze. Piec, nie wiem, czy tutaj będzie. O. I chciałbym nawigację do pieca. O tak. I co dalej mogę z tym zrobić? Czerwony Pierwszy, Tatrzański Park Narodowy i na Kościelisko 1400. Jedź. Klikamy i co się dzieje? Nic się nie dzieje. Wstecz. Też się nic nie dzieje. Na pewno trzeba się nauczyć tego obsługiwać, żeby dobrze to działało. To by na pewno pomogło. Tak, no ale dobra, chciałem ustalić punkt i mi się przewiesiło, więc sprawdzimy to później. Dobra, przymulił, ale się udało. Pokazuje nam wysokość 1400 i 1 km przed nami. Czyli mniej więcej udało się ustalić trasę, więc no działa. Da się, nie jest to moje takie intuicyjne, szybkie i czytelne, nie da się ładnie oddalić. Ale no jeżeli byśmy chcieli używać telefonu z nawigacją mapy, czy no to na takie przejście jak dzisiaj, no to powerbank niestety musi być duży i trzeba się bawić w podłączanie, ładowanie, więc jest to takie poręczna alternatywa na szlaki, jak najbardziej się sprawdza. Nawet w lesie są przed nami schody.
No to jesteśmy na półmetku naszej wysokości, czyli jesteśmy na 1400, ile metrów? 1400 coś? Czekajcie. Tutaj za nami jest wzgórze, szczyt, piec. 1472. 1472 z widokiem na Giewont. Dużo ludzi to sobie robi pit stop, bo zaraz się wspinamy dalej. Tam na mały łącznik już będziemy lecieć. Najwyższy szczyt tej okolicy. Daliśmy radę. Minęło ile? Jest godzina 11.30, czyli 2,5 godziny od 9. No, czyli myślę, że jest spoko. No, pisało, że w 6 godzin wszystko obejdziemy, ale tak naprawdę 7. Jeszcze. No, jeszcze nam troszeczkę zostało. Ile nam tak zostało jeszcze? Kilka dobrych punktów, nie? No, ale już będzie potem z górki, więc tak jak mówię, no najcięższe już za nami. Teraz tylko te 400 metrów trzeba się wspiąć do góry. Tylko. Trzymacie nas kciuki. A ja tak cały czas tylko jeszcze 200, jeszcze 600, jeszcze 800. Lecimy. Czyli co, tutaj mamy na Garminie, zaznaczyliśmy sobie następny punkt, Upłaziński Wierszyk. Klikamy. Pokazuje nam, jakie to jest przewyższenie. I trzeba trochę poczekać i on przelicza. No, jest to użyteczne. My jednak wolimy mapy 3 na telefonie, bo no, daje to nam większe pole widoczności, łatwiejszą nawigację po mapie. Szybciej działa, no ale wymaga powerbanka, więc coś za coś. To jest poręczne, małe, na baterie paluszki może działać, więc w każdym sklepie możemy kupić sobie zasilanie. Więc są takie survivale fajne. Podobno fajnie też się idzie po śladzie. Jak ktoś sobie ściągnie z internetu jakieś ślady, ścieżki, to można tutaj się nawigować. My tego w mapy czy nie sprawdzaliśmy, więc nie wiemy, jak to tam działa, czy w ogóle jest możliwe. Więc jak ktoś chce w ten sposób korzystać, to jak najbardziej fajnie. Tutaj widać. Widać naszą trasę. Mamy 1-3 km, no, ale nie pokazuje czasu, nie przelicza. Na mapie czy mamy orientacyjny czas, który często się zgadza z tym, co faktycznie nam wychodzi. Więc ale nie u nas. Często jest dobrze. Także plus 20 minut na dół. Blokujemy. Dobra, czyli tak, teraz na pewno działa. Nasz? Tak, teraz sobie zjemy ciasteczko i lecimy tam. Słońce ładnie wyszło, nas grzeje. Nie wiem, czy to dobrze. Zimno. Widoczność jest bardzo fajna, więc to nam się podoba, bardzo ładny szlak. Tylko, że jeszcze jedna taka kwestia. Wczoraj bardzo mocno popadało i jest dużo błota i ślisko, więc jest troszkę tak duże urazowość. A jeszcze tylko pokaż tu mnie. Bardzo, bardzo polecamy te ciastka. Są przepyszne. Takie bardzo brownie, bardzo czoklet. Posilamy się i lecimy dalej. Dumna się, że jest tam. 5 minut temu byliśmy tam. Dlatego tak zapana jest. Były schody. Były schody. Ale widoki super. Pięknie. A tam Giewont dalej. Czekaj, teraz ja. Dobra, szlateczki. No jak mówiliśmy, po wczorajszych ulewach błota jest bardzo dużo. I potem jak się z takiego błotnistego fragmenta wchodzi na skały, na kamienie, no to jest bardzo ślisko, trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć, bo jednak nie jest to takie w pełni stabilne. No a błota w wielu miejscach się po prostu nie da ominąć. Jeszcze gdzie były kałuże błotniste, więc trzeba uważać. Dobrze, chociaż dzisiaj nie pada, więc jutro powinno być już lepiej.
No to już prawie szczyt. Chuda Turnia, Krzesanica i gdzieś tu Ciemniak. Między tymi górami tamten mały szczyt. Już jest łatwiejsze, mniej kondycyjne. Wyjęliśmy kijki, bo się da już iść ze wspomaganiem, więc fajnie. Już nas nachodzą chmury. Zaraz stracimy widoczność. A jeszcze kawałek do szczytu. Teraz bierzemy bokiem Chudą Turnię. Trochę się zrobiło ciepło, bo się jesteśmy osłonięci. Ale już zaraz będzie wspinaczka na twardą kopę. Troszkę to wygląda hardkorowo. Ale lecimy. Czas jest dobry. Prawda, Dorotko? Fantastyczny jak na nas. Ale Jaćka cały czas mówi 20 minut. Nie wiesz, ci jaś. Musisz przetłumaczyć, że Jaćka to nawigacja. Zobaczcie, nalewaliśmy wodę z kranu w noclegowni i pływają tu normalnie wodorosty. Więc nie ruszaj, bo no widać. W całej wodzie pływają, więc będziemy ją teraz filtrować. Bo szkoda się pochorować na trasie. Mamy chwilę odpoczynku przed szczytem, więc się pobawimy. Mały przystanek i tam idziemy. Ciekawe, czy dojdziemy. Kropelki, no ale mała przerwa, dzięki temu odpoczniemy. Czekaj, ja to chciałam w sumie najpierw drugą. To jest czysta? Też nie jest czysta. Też nie jest czysta. Najpierw troszeczkę tej. No tego i tam. Byś tam dał, no. To się no. No dobra, to co, bawimy się, zobaczcie, patrzymy, podziwiamy widoczki. Tutaj jest jeden z punktów, to jest 1800 metrów, ileś tam. No, a idziemy na 2026. Także masakra. Pokazałam 800 metrów. Zobaczcie, to jest 700 chyba metrów albo 600. W górę? Tak, i 200 metrów w górę. A. Ja się normalnie wykończę. Dystans 700, 200 przewyższenie. No, ale nie, jest naprawdę pozytywnie, dobrze się czujemy. Ładnie słońce teraz wyszło, ale zaraz chmury nas zakryją. No. Ale na szczęście szybko się przemieszczają i może zaraz będzie ładnie. Nie, jak będziemy akurat, dojdziemy na górę. No. Lecimy. Najwyżej dojdziemy tutaj po prostu. Właśnie zaczynamy znikać w chmurach. Słowacji nie widać. Telewierze. Tam gdzie się Słowacja. Tam jest znowu pod górkę. Tak, tam widać już Ciemniak. Tutaj mamy, o tam za Dorotą. Jest. Tutaj jest ta kopa, tak? Tak, taka kopa. Tam naprawdę jest jeszcze pod górkę. A to co teraz znika?
to co teraz znika, to będzie ciemniak. I potem skręcamy w lewo na małołącznik, czyli tam, gdzie nic teraz nie widać. Ale takie chmury na szczęście w 10 minut znikają. Zobaczymy. Teraz faktycznie ciemniak, co w ogóle chcesz dać? No, zniknął. Ciemniak nam zniknął. No, zobacz, a to już nagrałeś te góry tu po lewej? To jest prawa, które druga góry? Lewa. To jak, trzeba nagrać, jak będzie ten. Ale pięknie to wygląda, ten, ta chmura. No. Jak mi się podoba to. Do. A tutaj miasto też widać ładnie? Widzicie miasto? Weź tam przybliż. O, no super. Tam będziemy za kilka godzin. No to jesteśmy na ciemniaku, tam za nami, o, gdzieś tam, myślałam, że chcesz mnie przytulić. Gdzieś tam jest szczyt, ja tu przytulam. Przed nami, jak widzicie, to jest strona słowacka, bardzo ładne widoki. No trochę nam dłużej doszło niż Jadzia mówiła, no ale nie śpieszymy się, nigdzie nie mamy wyścigów. W nocy dopiero chyba, porą nocną chyba zejdziemy do noclegowni. Zobaczymy, zaraz będzie zejście, tak, spoko. Teraz jest przerwa na trochę jedzenia. Wysokoenergetycznego z dobrymi tłuszczami. Tam za nami nie widać teraz. Za chwilę pokażę, jak przejdziemy za szczyt. Tak, pokaż, tak, pokaż. O, to jest ptaszek. O, nie wiem. O, gdzie uciekł ty? Dobra, w każdym razie przed nami, jak miniemy ciemniak, będzie Kresnica. Będziemy obok niej przechodzić, nie. Tak, ale to będzie najwyższy punkt naszej wycieczki generalnie. Sam szczyt ma 1122 metry. No, 2122 metry. No. My przejdziemy zaraz pod szczytem, zobaczymy jaka to będzie wysokość, damy znać, ale potem już będzie samo zejście. Mało cały czas mi tak mówi, a ja co? Idę pod górę, myślę, że to już tu patrzę, a tutaj nie, dalej pod górę. No ale nie, jest pozytywnie, mnóstwo endorfin, bardzo fajnie ludzie są na szlaku, mnóstwo ludzi jest naprawdę. A co by jeszcze tutaj powiedzieć? No co, no jeszcze tak myślę, że 30 minut dobi na koło jakiś szczyt i wtedy będzie już schodzenie przez najbliższe 4 godziny. Nie ma godziny. Oczywiście, że nie. Powiem wam szczerze, że miałam wiele kryzysów, ale teraz już tak powoli wchodzimy, aż tak się nie męczymy chyba przy tym. Jest przyjemnie. Podziwiamy widoki, naprawdę te widoki wszystko rekompensują. Jak chmury przy się zrobiło trochę zimno, trzeba było w rękawiczkach iść, ale już... Kto miał, ten szedł. Nie. No nie. No dobra, to co, my jemy, nie oszukujemy, że jesteśmy mega głodni, bo jedliśmy o 8 rano, jest 15. Także my jemy i do zobaczenia. Do dalszej części szlaku. Tak. I jeszcze taka panorama. To to uciekło. Bo po co ja tam? Bardzo fajne widoki. Polecamy ciemniak, fajne. Fajne wejście. Mocno przerobione przez człowieka, więc są schody. Da się. No to Kresanica jest tam. O, właśnie ją chmury zjadają. Więc pokazujemy teraz. Idziemy tutaj na szczyt ciemniak. Potem Kresanica, potem tam małołącznik. Miejmy nadzieję, że chmury przejdą do tego czasu. Zimno, idziemy.
doradcę zimną. Nie ma rękawiczek, ja mam. Bo nie chciałem. A kto jest dżentelmenem? Nie ma. No i mamy Krzeszowice, najwyższy szczyt tej wycieczki. No niestety cały jesteśmy w chmurach, więc nic nie widać. Jest też bardzo zimno. Ale jesteśmy. Zimno, a do domu daleko. Chociaż nie wiem, czy to tam jest ten Krzeszowic tutaj. No tutaj jest najwyżej. Tam jest trochę niżej. A potem gdzieś na mały łącznik. Boże, żebyśmy zeszli w końcu. Idziemy. Jednak to tu jest najwyższy punkt. Tu jest jakieś miasteczko troli. Same kopce. A tam zobaczcie, jakie ładne widoki. Cudownie. Co? Idziemy? Idziemy prosto, nie wchodzimy tam. To są domki elfów. Na Islandii się takie robi. Ja chcę przy tym zdjęcie. Ale tam nie wchodzę, bo jeszcze coś mi zeżre. Chwila ciszy od wiatru. Ja jestem w Polsce. A Dorota w Słowacji. Zdradził mnie. Dorota, uciekaj z tej Słowacji. Chodź do Polski. O, jest w Polsce. Jestem bezpieczna. Teraz ja idę na Słowację. Kaczyński mnie uratuje. Słowacja. A tam Polska. Ale przy tym był taki wiatr, że głowę urywało. Zaczyna się znowu. Bo dzisiaj, znaczy w tym tygodniu mamy generalnie wiatry tutaj 70 na godzinę. Takie porywy co jakiś czas. Tam przez chwilę cały czas sobie schodziliśmy. Stamtąd szliśmy. Teraz tu będziemy wchodzić i po co? Jeśli by tam po co? Mogli po co zrobić kładkę? Mogli? Mogli. Mamy mało łączniak. Widzę, widoki są super. O, to jest mało łączniak. Tak. To jest mało łączniak. Doszliśmy do naszego punktu, odkąd już będzie tylko tu. O Jezus. Chociaż tam już mamy wejść, to będzie kawałek do góry, potem na dół, ale... Zobacz, jak to z góry. No, pięknie to wygląda. Tam idziemy na Kopę Kondracką, czyli tam, gdzie ci ludzie teraz idą, nie wiem, czy to... O, przybliżę, o tam idziemy. Potem będziemy schodzić tą ścieżkę. Natomiast... No, natomiast tam jest Giewont. Pokaż, że tam, gdzie jest Giewont. Pokaż, gdzie jest Giewont. No tam jest. A zobaczcie w ogóle, jakie jest ładne wejście. Maciek teraz sobie ale ja nie mam mikrofonu, jakie tam jest ładne wejście. Piękne, nie? Zobaczcie. Ja myślałam, że na Giewont to będę po tych skałach szła. Tam na pewno się idzie po skałach. Ale to tylko kawałeczek, tak. Odcinek taki. Tego plan był taki, żeby tam właśnie dojść jutro. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na tym mapie. Zobaczymy, czy to wygada. Bo jednak muszę przyznać, że przygotowaliśmy się na 7 do 15 stopni, a to nas zaskoczyło już w trasie, się zmieniła prognoza na 0 do 5. Więc... Najgorsze jest to, że. Do mikrofonu mówić. Najgorsze jest to, że cała trasa to 15 km, czyli tutaj mamy punkt pośredni, czyli tak połowę, tak? To miało nam zająć 6-7 godzin, może 8, a już idziemy 7 godzin, a jesteśmy w połowie, także godzina 19:20. Zaraz będziemy już tylko schodzić, więc pójdzie szybko. No. No nie było łatwo. Ten ostatni odcinek, jeżeli chodzi o przejście od ciemniaka,
To są tam takie kozie chyba te, nie? Kozie grzbiety. Ja tam się bardzo stresowałam, bo tam dosłownie była przepaść. Uwierzcie mi, szliśmy po takich skałkach. Same skałki, wspinaliśmy się i tak dalej. Mega, mega przyjemnie. A, pokazałeś. No, tam jest właśnie te, w tym dole i tam po tych skałkach szliśmy. Ciekawe przeżycie. Ale tutaj jednak już było przyjemnie się wchodziło, tak było wszystko akurat, jeżeli chodzi o tego małego łączniaka. No nic, idziemy, nie ma czasu do stracenia. Są super. Bardzo no. Ładnie to wygląda. Na szczęście mieliśmy ze sobą kabanosy, pekany, sery, dużo serów i przetrwamy to. Wrócimy o 20 do pokoju. Tylko czemu ten wiatr jest taki zimny? Nie wiem. Zimno, Maćkowi zimno, mi też zimno, idziemy. 40 Jednak to nie był jeszcze koniec wspinaczki. Tu nas czeka jeszcze wspinaczka na tą przełęcz kondracką. No ale potem już na pewno będzie tylko w dół. Więc jeszcze chwila i jedziemy na dół. Na szczęście my tam nie idziemy. Jakie? Ale to odbijamy z tego co wiem. Tam jest wejście na Giewont, które obecnie jest w chmurach. My już zeszliśmy. Zobacz ile się idzie. Na Giewont? No nie idziemy, ale. 40 minut. Czyli 300 metrów.
idziemy do Dolina Małej Łąki, w Broni. Właśnie tam idziemy. Sprawdźmy liście. Schodzimy właśnie żółtym szlakiem, bo o takich bardzo stromych schodach to się wydaje, że jest małe, ale jak spojrzycie, no duża stromizna, duże są stopnie, więc jest to bardzo męczące i trudne. Trudne technicznie kawałek. No mamy jeszcze sporo do zejścia, bo tam na dół musimy zejść, ale mamy nadzieję, że zaraz to będzie troszkę łatwiejsze. Już się robi ciemno, no ale mamy latarki w razie czego, więc się nie boimy, byle tylko dać radę po tym technicznym odcinku, potem mamy kilka kilometrów doliną, więc powinno być dobrze. No to takie szybkie podsumowanie naszego przejścia. Bardzo ładne było podejście, fajnie dostaliśmy się na wszystkie szczyty, które chcieliśmy. Natomiast nie udało nam się powrót. Okazało się, że żółty szlak spod kopy jest bardzo trudny technicznie, szczególnie po deszczu. No nie udało nam się tego wcześniej wyczytać w internecie, że to jest takie trudne. Przede wszystkim bardzo wysokie stopnie z kamieni były przez większość trasy w połączeniu z dużą ilością błota, które się pojawiło po przedwczorajszych deszczach. No mocno spowodowało, że ślizgaliśmy się, musieliśmy iść w wielu miejscach na czworaka tyłem, bo takie były stromizny, a wszystko było śliskie. Jeszcze do tego doszła taka sytuacja, że nawigacja nam wyliczyła 16 km trasy, a rzeczywiście przeszliśmy prawie 24. Ze względu na to czas wydłużył nam się zamiast 8 godzin, szliśmy 13. Już po ciemku wracaliśmy, więc nie polecamy powrotu żółtym szlakiem, no chyba, że pogoda jest idealna, tak jak na przykład dzisiaj by świeciło słońce, idziecie w dzień wypoczęci, no to spoko, ale powrót po szczytach wieczorem w niepewnych warunkach to jest no troszkę ciężkie, trudne no i wyczerpujące zadanie, więc... A dzisiaj jest ładna pogoda, ale mamy dzień odpoczynku, więc idziemy podziwiać przyrodę na płasko. Subskrybujcie nas.